bardzo dziwny sen. Stałam pośrodku wielkiej sali w jakiejś gigantycznej rezydencji. Podłoga była z białych płytek, w których widziałam swe oblicze. Gdy podniosłam wzrok, ujrzałam wielki złoty żyrandol, z którego zwisały diamenty. Światło odbijające się od nich tworzyło kilka tęcz padających na wszystkie strony sali. Byłam ubrana w piękną czerwoną suknię i równie śliczny gorset. Włosy miałam upięte w kok, a na dłoniach złociły mi się piękne bransolety. Na szyi czułam ciężar naszyjnika z drogich rubinowych kamieni. Makijaż na twarzy uwydatnił kości policzkowe. Nagle poczułam czyjś oddech na szyi. Witam, nazywam się Aleksandra Haliak i mam 16 lat. W zeszłym miesiącu wydałam swoją pierwszą powieść pod tytułem Roczne sny. Książka opowiada o nastolatce imieniem Yui, posiadającej nadprzyrodzone moce, z czego wynikają jej niesamowite sny. O jej moc walczą siły dobra i zła. Dziewczyna ma przyjaciela imieniem Sebastian, z którym stara się spędzać każdą wolną chwilę. Jednak późniejsze wydarzenia zniszczą ich szczęście. Główna bohaterka jest bardzo podobna do mnie. Ma podobne aspiracje, podobne marzenia. Obie interesujemy się japonistyką, mangą, anime. W pewnym sensie odkrywa takie moje alter ego w innym świecie. Książka jest przeznaczona głównie dla młodzieży. Typuje fantasy dla fanów na przykład Sagi Zmierzch czy powieści Sapkowskiego. Jest ona napisana przystępnym językiem, zrozumiałym dla każdego. Napisanie książki jest bardzo łatwe. Wszystko zależy od pomysłu, od zasobu słownictwa. A żeby takie posiąść, trzeba czytać dużo książek. Pisząc powieść, kierowałam się twórczością Stefanie Meyer. Sposób jej pisania, język, w którym opisywała wszystkie wydarzenia z perspektywy Belli, bardzo przypadł mi do gustu. Ten sam zabieg wykorzystałam już w swojej powieści. Polecam również czytanie polskich artystów typu Sapkowski czy Joanna Chmielewska. Ich książki również mnie zainspirowały do napisania własnej. I jak, proszę Państwa, jesteście podekscytowani? Bo ja tak, bardzo możliwe, że jesteśmy świadkami narodzin pisarza za jakieś 20 lat. Wszyscy będą nam zazdrościć, że byliśmy pierwsi, którzy odkryli Aleksandrę Haliak. Zapraszamy po jej książkę do księgarni.